Dostaję od Was ostatnio sporo maili, w których pytacie mnie, jakie szkolenia wybrać i czego się uczyć, żeby wejść sobie do tego świata IT, żeby wejść sobie do tego świata analizy danych. Czy uczyć się Pythona, czy uczyć się Tableau i jakby jakiej technologii spróbować, żeby się do tego świata dostać. I obczajenie sobie technologii i ich dobry wybór, wybór dobrej ścieżki jest oczywiście kwestią bardzo ważną. Natomiast często odpowiadając na te maile, Dochodzę do wniosku, że ja doradzam tylko w jakby niewielkim stopniu tego, co jest potrzebne. Bo oczywiście jakby ogarnięcie sobie Pythona, czy SQLa, czy Excela, a paradoksalnie to, to ostatnie da ci najwięcej możliwości, przynajmniej na początku, że, że jakby to jest ważne, ale to nie wszystko. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć o takiej umiejętności, która jest tak naprawdę najważniejsza w tym żeby się zarówno dostać do IT, i być tym programistą, czy być tym analitykiem, a która nie jest tak często wspominana jak pewnie powinna być. Nie jest tak często wspominana, bo nie jest to rzecz łatwa. Przy okazji opowiem też o umiejętnościach, które często są wspominane, ale wynikają ze stereotypów. Taką pierwszą umiejętnością, która często jest wspominana przy zarówno programowaniu, jak i przy analizie danych jest matematyka. Znaczy często będąc sobie takim zwykłym człowieczkiem i patrząc na innych, którzy piszą te kody, różne SQL, -e, nie SQL, -e, liczą coś tam w Excelu, myślisz sobie: "O, to musi być matematyczny mózg, panie, to musi być taki matematyczny mózg, że jak on patrzy na monitor, to mu wzorki lecą od góry do dołu". Jest to stereotyp. Wynika to z tego, że często takim obrazem w kulturze popularnej analityka czy programisty jest ktoś na bardzo wysokim poziomie. Ktoś, kto nie wiem, będzie się zajmował uczeniem maszynowym e, i jakby tak już na takim wysokim poziomie, niemalże data science. Zresztą w jednym z swoich filmików opowiadam konkretnie o matematyce, na ile jest ona potrzebna, bo ona jej się przydaje, tylko nie na samym początku. Tworzenie aplikacji, pisanie kodów SQL-owych czy analizowanie danych jest po prostu pewną umiejętnością, którą się uczymy dzięki temu, dzięki funkcjom, jaką dają nam programy, dzięki opcjom, jakie dają nam programy, a niekoniecznie wynika to z tego, że jesteśmy świetnymi matematykami. Ja jestem najlepszym przykładem. Ja jestem polonistą, jak nieraz wspominałem, jestem po polonistyce, matematykiem nie jestem, a jestem całkiem niezłym analitykiem danych, tak mi się przynajmniej wydaje. Drugą taką popularną, ym, ym, popularną myślą jest to, i to jest trochę troszeczkę uogólnienie tej matematyki, jest to, że taki programista czy taki analityk y, z pewnością jest wybitnym logikiem. To znaczy, że on myśli w sposób logiczny. To jest takie zdanie, które się często pojawia: że ludzie myślą, ci ludzie myślą w logiczny sposób. I to też jest. Pewnego rodzaju stereotyp, i to jest takie bardzo duże uogólnienie, wydaje mi się, wynikające z takiego, na tak, z takiego podziału my i oni. To znaczy, jak człowiek sobie żyje, nie? to tak sobie myśli, Hmm, zjadłbym bułeczkę, Hmm, a, tutaj muszę to zrobić. Hmm, o, tak się robi wilukab, a więc wilukab, to po prostu wsadzamy te argumenty, i on nam coś wyszukuje. o, a tak działa. Tak działa pętla w Pythonie, czyli ona po prostu mi przechodzi przez te wszystkie elementy i coś z każdym z tych elementów robi. No właśnie, i tak to trochę wygląda dla każdego z nas. To znaczy, to nie jest tak, że my myślimy jakimiś logicznymi strukturami, tylko myślimy tak jak każdy z Was, każdy z nas. To znaczy, nasze myśli nie są specjalnie inne od, od, od takich zwykłych ludzi. Często takie popularne wyobrażenie sprowadza analityka czy programistę do połączenia Sheldona z Big Bang Theory z Sherlockiem Holmesem i takim człowiekiem, który jest tak na granicy, może nie Aspergera, ale generalnie człowieka, który nie umie w normalne ludzkie rozmowy, normalne ludzkie emocje, przez to też normalne ludzkie myśli, tylko myśli w taki sposób bardzo... Ustrukturyzowany, yy, przyczynowo-skutkowy. O więc nie, my tak nie myślimy. I owszem, mamy zajawki, które pozwalają nam się skupiać na rzeczach i rozkminiać rzeczy trudne, ale logika w ogóle jest to tyle zabawne, że to jest tak szeroka dziedzina wiedzy nie jest najważniejszą umiejętnością, czy logiczne myślenie nie jest kompletnie najważniejszą umiejętnością e, tego, żeby sobie radzić jako programista czy jako analityk. Wreszcie istnieje taka umiejętność, o której się często mówi i to bardzo często wspominają o tym rekruterzy, że to jest niezwykle ważne przy, przy programowaniu, przy zostaniu programistą, przy wyjściu do świata IT i z tą umiejętnością się zgodzę. Chodzi mianowicie o umiejętności nauki, bo rzeczywiście tak jest, że pracując w świecie analizy danych, w świecie programowania, musimy się dosyć często uczyć nowych rzeczy. I uczyć się ich szybko. Dlatego, że technologie wokół nas zmieniają się szybciej de facto, niż my jesteśmy w stanie je przyswoić w całości. Frameworki powstają i giną, tak? I, I my musimy umieć przeskakiwać od jednej takiej mini technologii, czy jakiejś tam biblioteki, jakiegoś tam frameworku, jakiegoś tam programu do drugiego, w zależności od tego, co nas otacza i co jest obecnie potrzebne. I w związku z tym istnieje. Zapotrzebowani na taką umiejętność, że człowiek jest w stanie relatywnie szybko uczyć się tych technicznych rzeczy, co swoją drogą podważa tą tezę o tym, że bootcamp załatwi sprawę czyli, że pójdę sobie na bootcamp Java, opanuję w trzy miesiące Java i już będę wszystko ogarniał. No niestety tak nie jest, bo mm, świat, taki komercyjny świat, nie, jest, nie składa się tylko i wyłącznie z Java, czy nie wiem, w przypadku analityka, nie składa się tylko i wyłącznie ze SQLa, czy z, z Pythona, bo dostaniecie Excel od biznesu, które będziecie musieli rozkminić, bo będziecie musieli być może pracować na Gicie i wiedzieć, jak działa wersjonowanie, wersjonowanie kodu i jakby kontrola jego wersji, tak? Przez, przez GitHub albo przez inne, przez inne tego, typu, tego typu narzędzie. Jeszcze inną zagadnieniem jest umiejętność odpowiedniej pracy zespołowej w skramie, gdzie jakby mamy zależności między sobą i odpisujemy swój kod wzajemnie, pracując nad jakimiś tam feature'ami. Więc y, umiejętność nauki jest ważna, ale właśnie jest to umiejętność nauki w tym sensie, że jesteśmy się w stanie przełączać z jednej rzeczy na drugiej i uczyć się nowych rzeczy tak, jak one się pojawiają i tak, jak one są potrzebne. I z drugiej strony, odpuszczać w sensie, że jeżeli coś nie jest potrzebne, to odpuszczamy i przeskakujemy do nowej rzeczy, która obecnie jest aktualna, obecnie jest relevant, jak to się mówi, czyli jest, jest wokół nas. I ta umiejętność nauki jest rzeczywiście niezwykle ważna. Natomiast e, chcę powiedzieć, że nie jest to aż tak trudne, jak się wydaje, dlatego że nauka jest fajna. Nauka jest fajna, dlatego że łatwo nas nagradza. Bo e, umiejętność jakby uczenia się jest często podbijana przez to, że po każdym jakby etapie uczenia się, dostajemy a to jakiś certyfikacik, a to jakieś tam notyfikacje, że coś się nam udało zrobić w jakichś różnych subskrypcjach. Na przykład, jeżeli korzystamy z, takiego, z takiej platformy jak DataCamp, no to dostajemy te Experience Points za każde ćwiczenie. Możemy sobie powiększać nasze CV o to, że nauczyłem się tego, nauczyłem się tego, nauczyłem się tego. Moim, możemy szerować te certyfikaty na LinkedInie, możemy wypełniać te testy tam poświęcone tym umiejętnościom, że umiemy w taką rzecz, w taką rzecz i tak dalej. Więc to jest fajne, bo jak się uczymy rzeczy, to jakby mamy taką możliwość, że za każdym razem, jak się czegoś nauczymy, to dostajemy takiego cukiereczka od świata. I to jest takie, no jak. jak z, z, Stymulowanie piesków Pawłowa. Nie dostajesz cukiereczka, cieszysz się, więc chcesz więc chcesz, tego, chcesz tego więcej. To jest ważna umiejętność, ale ona nie jest tak trudna, jak się ludziom wydaje, właśnie ze względu na ten, na ten mechanizm nagradzający. Natomiast jest inna rzecz, która jest niezwykle ważna, która jest trudniejsza, która moim zdaniem jest właśnie najważniejszą umiejętnością. Zarówno w programowaniu, jak i w analizie danych, w ogóle dotycząca całego świata IT. Tą umiejętnością jest odporność na frustrację. I ktoś by się mógł zapytać, frustrację? Programista i frustracja? Analityk i frustracja, jak to jest możliwe? Człowieku, zarabiasz tyle pieniędzy, siedzisz, pracujesz sobie z domku, przyjemnie jest ci. Jak ty możesz być czymkolwiek sfrustrowany? No właśnie, to też nie jest coś, co jest pokazywane często w takiej kulturze popularnej, w takich obrazkach z tej kultury popularnej. Rzadko się o tym mówi na bootcampach. Niespecjalnie wspominają o tym rekruterzy, bo rekruterzy skupiają się na tym aspekcie rozwojowym czyli na tym, że musimy się uczyć wielu różnych rzeczy. A prawda jest taka, że zarówno programista, jak i analityk pracuje od klęski do klęski. Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że zazwyczaj my pracujemy w takim systemie, że coś nie działa. Znaczy, nie mamy jakichś danych. Dane się nie zgadzają. Program nie działa, bo ma błędy. I owszem jest taki mikroczas, że my budujemy i że coś się tam rozwija. I że sobie dodajemy jakieś, nie wiem, nowe linijki, SQL-a, jakieś nowe agregacje, jakieś nowe feature y w programie. Natomiast nieuchronnie i to zazwyczaj bardzo szybko, po takim okresie, że coś sobie budujemy, znowu natykamy na błąd, to znaczy znowu coś nie działa. Czyli zbudowaliśmy coś większego, coś więcej niż było poprzednio, ale znowu coś nie działa. I to nie jest takie coś, że my teraz wiemy, co zrobić. Właśnie dlatego nie działa, że my nie wiemy co zrobić i nie wiemy czemu nie działa. I są oczywiście metodyczne sposoby rozwiązywania tych błędów. Natomiast prawda jest taka, że nam coś codziennie nie działa. My codziennie przychodzimy do pracy, w której coś nie działa. My codziennie kończymy pracę z myślą o tym, że są rzeczy, które nie działają i są rzeczy, które trzeba rozwiązać. Są problemy, które trzeba rozwiązać, żeby coś działało w pełni. Bo tak naprawdę żaden raport, żaden program nigdy nie jest w pełni skończony. Po prostu umawiamy się, że w pewnym momencie kończymy jego, kończymy nad, pracę nad nim, bo nie ma sensu już rozwiązywać kolejnych problemów, które czasem polegają na tym, że one nie mają pewnej funkcji, bo nie wiemy, jak tą funkcję dołożyć. Ale generalnie człowiek w IT pracuje od błędu do błędu. Pracuje od tego, że jakby miał jakiś jeden błąd, Rozwiązał go, dobudował nowe elementy i pojawił się nowy błąd. I dlatego ta odporność na frustrację jest taka ważna. I ona jest o tyle ważną umiejętnością i o tyle trudna, że tu nie ma mechanizmu nagradzającego. Bo spójrz, za każdym razem, kiedy ja rozwiążę jakiś problem, pojawia się nowy problem za jakiś czas. I ja już o tym wiem, bo jakby już tyle razy to robiłem. Że ja wiem, że ja dojdę do nowego problemu za jakiś czas. I owszem, super jest ten moment, kiedy coś wybuduję nowego, kiedy coś nowego stworzę. I to nie jest tak, że, jakby, że jest jakaś tragedia albo że ja jestem niekompetentny. Tylko jest to naturalny proces związany z rozwojem oprogramowania, czy z rozwojem raportu, czy z budowaniem dashboardu, że coś nie działa, coś się nie zgadza. I często mamy na sobie presję czasową, żeby rozwiązać problem którego my nie wiemy, jak rozwiązać i musimy przeszukiwać Internet, próbować na różne skomplikowane sposoby sobie z tym poradzić, bo nie ma na to instrukcji. Właśnie jakby, jak wspominałem w innym odcinku poświęconym skramowi, tak? My pracujemy w takich odcinkach dwutygodniowych w skramie, czy tam trzytygodniowych i ja najczęściej zaczynam Scram z tym, że mam listę problemów do rozwiązania, których ja nie wiem, jak rozwiązać. Czaisz? Że, jakby Twoja praca polega na tym, że co jakiś czas dostajesz listę problemów, które nie wiesz, jak rozwiązać, a musisz rozwiązać. I to nie jest, to, to może być po prostu zniechęcające, jeżeli jakby Twoja praca toczy się od jednego problemu do drugiego problemu i to nie jest nagradzające, dlatego że ludzie na zewnątrz, czyli Twoi szefowie, biznes ma takie przekonanie, że wszystko powinno działać, ok, tak? To jest tak, jak ty idziesz do e, salonu samochodowego kupić samochód, to ty oczekujesz, że ten samochód będzie działał, bo kupujesz samochód. I oni kupują aplikację, czy biorą raport, tak? Jakiś, dostają jakiś raport, więc oni oczekują, że to po prostu będzie działać. A ty wiesz, że to jest na tyle złożone, na tyle skomplikowane, że jakby musisz po prostu rozwiązywać kolejne problemy i być może dojść do etapu, w którym tych problemów, które pozostały, jest mało i są one na tyle mało zauważalne, że jesteśmy w stanie z tym żyć. I to jest, moim zdaniem, największa umiejętność, jaką można mieć, bo to to decyduje o tym jeszcze we wczesnym etapie, jak się uczysz różnych rzeczy. Uczysz się Tableau, czy uczysz się Excela, czy uczysz się Pythona I jedziesz sobie z kursem i jest wszystko fajnie, bo po prostu kopiujesz to, co robi prowadzący. Próbujesz zrobić własny projekt, Próbujesz zrobić własną wizualizację, czy próbujesz napisać własny kawałek kodu i on ci nie działa. I on ci nie działa, i ty nie wiesz, czemu on ci nie działa. I to jest problem. To jest ten moment, który jest tak naprawdę decydujący, bo tu nie ma żadnej nagrody. Jak ty sobie rozwiążesz ten problem, nie dostaniesz za to żadnego certyfikatu ani niczego takiego. A to jest prawdziwe życie. I to jest prawdziwa praca. Więc to jest największa, największa jakby umiejętność, jaką można posiadać, bo jeszcze raz w momencie, kiedy, kiedy wychodzisz z tego trybu, kopiujesz sobie po prostu to co, to, co mi pokazują na kursie, to dopiero wtedy robisz to, co ja robię w pracy, tak? To znaczy ja jestem sam, ja nie mam nikogo, kto mi przyjdzie, a tutaj, żeby ci zadziałało, to musisz zrobić to, to, to i to. To może być starszy kolega czy koleżanka, która już się spotkała z tym problemem kiedyś i może coś doradzić, ale generalnie jesteś z problemem sam. I to zazwyczaj jest problem, który nie ma rozwiązania jak z instrukcji. Więc możesz przeszukiwać internet, możesz przeszukiwać stack overflow, ale musisz się pogodzić z tym, że ta frustracja będzie i że to będzie do Ciebie wracać. Bo praca analityka czy praca programisty to jest również praca od błędu do błędu. To jest rozwiązywanie kolejnych problemów, dlatego że te po prostu problemy są częścią naszej pracy. I to nie są problemy, że fajne wyzwania. Owszem, dobrze jest, jeżeli jesteśmy w stanie tak na to patrzeć, ale tak naprawdę są to rzeczy, które nas wnerwiają, które powodują, że ty nie wiesz, czemu coś nie działa, skoro ma ewidentnie działać, i masz ochotę rozszarpać tego kompa na strzępy. No, także tak to wygląda.